grudzień, a w lesie tak ciepło, jakby to był koniec października. Mam swoją spiskową teorię, zresztą zawdzięczamy tę wspaniałą pogodę super atmosferze na streamach Waldemara. Kto wie, kto wie. Trochę jest już szarawo, bo nie świeci słońce. Ale nadal jest bardzo przyjemnie. Zapraszam na spacery do lasu. Także zimą. Jest bardzo przyjemnie. No tutaj mamy mech od północy. Tak to. Jakie mamy plany na nadchodzące tygodnie? Ostatnio dodaję wpisy dość spontanicznie, jak mi się coś przypomni. Dlatego jest tak trochę bez sensu. Także nie umiem nic dokładnie powiedzieć. Na pewno chciałabym skończyć nagrywanie rodzaju podcastów do bloga, jeśli chodzi o Miasta Gwiazdy. No jeszcze mi 4 filmy zostały, ile dobrze pamiętam. A potem się zobaczy. Potem będziemy prawdopodobnie szukać jeszcze Miast Gwiazd tam, gdzie ich nie ma. To znaczy, będziemy szukać też w Kaliszu. Podobnie jak ostatnio analizowałam położenie Łęczycy. No co jeszcze? Na pewno chciałabym się zająć tematem drzew w ogóle. W jaki sposób się można sprytnie postarzyć drzewo w papierach, żeby było starsze niż się wydaje. No i nie wiem co jeszcze. Myślę, że pomysłów mi zawsze dostarczy Runet, ale nie chciałabym kopiować jednak Runetu, bo ja jednak wolę tworzyć własne treści niż tłumaczyć cudze. Tym bardziej, że nie zawsze się z nimi zgadzam. Ale to nie znaczy, że mam zamykać oczy i uszy i nie przyjmować ich do wiadomości. Nie. Myślę, że bardziej pójdę w takie zabawy, ale przetrwanie, czyli jak przetrwać w lesie kilka dni bez jedzenia na przykład, albo jak zbudować szałas, jak się ochronić przed wodą, przed deszczem, co na przykład fajnie mieć w domu, w razie gdyby trzeba było uciekać z rodziną do lasu, no wiecie, takie rzeczy. Jak szybko rozpalić ognisko, dlaczego warto mieć przy sobie świeczkę i dlaczego mieć warto w domu zapas zapałek i zapalarek gazowych. No i takie rzeczy. Czyli jak się przygotować na jakieś niespodziewane załamanie, nawet niekoniecznie pogodowe, czy reset, ale nawet na nagły stan wojenny, tak czy inne takie rzeczy. Nie o to chodzi, że on będzie, bo ja raczej uważam, że im więcej ludzi będzie przygotowany na taką ewentualność, tym oni mniej chętniej go odpalą, no bo jeżeli wszyscy będą przygotowani, to nikt nie będzie zaskoczony i nic nie przeprowadzą. Dlatego pamiętajcie być przygotowanym na każdą ewentualność, ale nie wspierać jej myślowo. Czyli nie myśleć o niej za bardzo. Raczej myśleć o tym, że szykujecie się na fajną wycieczkę do lasu, żeby sobie tam posiedzieć i po prostu pobyć w przyrodzie, bo ten outdoor i bushcraft się teraz zrobił bardzo tani, dlatego że pozdrawiamy chińskie fabryki, tak? Wszystko jest dużo tańsze i dużo łatwiej dostępne. Są tańsze termosy, które są dużo lepsze niż kiedyś, także jest co robić, jest co kupować, jest dobry moment. Zresztą teraz jest jesień, skończył się tak zwany sezon i można wiele rzeczy dostać dużo taniej. Są różnego rodzaju promocje, wyprzedaże i tak dalej. Jeszcze przed świętami to prawdopodobnie też niektóre sklepy walczą o to. Ja ostatnio dostałam tarpa przecenionego ponad 100, więc wszystko się może ciekawego zdarzyć. Cenowo. Trzeba po prostu oglądać różne miejsca, różne sklepy. Czasami bywać stacjonarnie, bo bywają, że w stacjonarnych bywają wyprzedaże. Po prostu się zainteresować tematem, bo to jest fajna sprawa.
No. Zatem przy okazji się weszła jakaś tam nowa przepisy, że w Polsce teraz można na niewielkich obszarach legalnie biwakować, tylko tam trzeba wysłać maila do nadleśnictwa. To tym też się warto zainteresować. To taka nowość. Oni będą to testować w tym roku, nie wiadomo czy to przedłużą, ale w tym roku na pewno można. Tego nie ma za wiele, ale jest rozsiane po całym Polsce, jest nawet w Bieszczadach jedno takie miejsce, więc naprawdę też trzeba popatrzeć na mapę, później w wolnej chwili to Wam pokażę, jak trafić na tą mapę, gdzie można legalnie biwakować w Polsce, tak na dziko, tak? Nie na kempingu. Także do usłyszenia.